What can I say about Szymański, which hasn't been said before? He made his debut at KSW 37 and he is still here at KSW 87. He is definitely one of the KSW's true warriors. Chciałbym się pobić jeszcze kilka lat, ale nie chciałbym, żeby też się stać tego więźniem. Raczej będę się starać, że kiedy zdrowie, organizm odmówi posłuszeństwa, to żeby na siłę tego nie robić. Bo na dzień dzisiejszy jestem zdrowy, czuję się dobrze i chcę to robić. I sprawia mi to mega frajdę. Teraz jest kolejna walka, wygrywam nią i jestem z powrotem. Making debut in front of 50,000 people. Now co-main event and against the former title challenger. Leo Brichta could be the breakout star of 2023 in KSW. Chci zmierzyć cíle se špičkou. Brichta dziś po raz pierwszy w KSW. Znakomita. Roman je velmi zkušený. Je z velmi dobrýho gymu a je to dobrý zápasník. Jest młody, ambitny, zdolny, bitny, do tego mocny fizycznie. No jest gościem, który może ci po prostu napsuć krwi. Jeśli chodzi o tą halę i o to, że to będzie jakby jego terytorium i mniej pewnie polskich kibiców, to mi jakoś nigdy bardzo nie przeszkadzało. A je to u hranic s Polskem, takže myslím si, že tam to bude 50 na 50. 50% prostě Češi, 50% Poláci. Ja jeszcze tego pasa KSW nie miałem, a już dwa razy do niego podchodziłem. Ja jakby cały czas mam ten gut, że chciałbym go mieć, aczkolwiek tak jak kiedyś myślałem, tylko to był cel ten pas, tak teraz też jest frajda z walk. Czyli ja po prostu chcę się bić i dawać dobre walki, a jeżeli efektem ubocznym będzie, że dojdę do tego pasa, to będzie zajebiste. Ano, je pravda, že dělám YouTube, že natáčím podcasty, natáčím vlogy. Spíš takhle, snažím se budovat svoji značku. K těm podcastům tak byl třeba u mě bývalý premiér Andrej Babiš, kandidát na prezidenta. Są zegarki i są samochody i to są dwie rzeczy, które lubię po prostu. Wygląd, dźwięk, przyspieszenie, wszystkie te rzeczy, które chyba pociągają każdego. Szymański jest, był i będzie jednym z najbardziej nieprzewidywalnych zawodników w KSW. I tylko od tego, jak zdecydował się prowadzić swój rozwój, zależy to, co wniesie w danym momencie do klatki. Więc jeśli pytanie brzmi, co może wydarzyć się w tej walce, to moja odpowiedź brzmi, że wszystko. Zawsze bym wybrał wygranie walki. Jakbym nie miał mieć żadnej wypłaty z KSW, ale wygrać walkę, to nie chciałbym tych wypłat. Jak ten zápas bude probíhat, to si ani nepředstavuju. Je to jednoduchý. Musím ho trefit, on nesmí trefit mě. Romane, já doufám, že se připravuješ. Těším se na tebe 14.10. ve Třinci. Věřím, že zrobíme bardzo mocnou válku. Cześć Leo, widzę w tobie kilka lat młodszego siebie, czyli zawziętego, upartego, mega silnego gościa, który dąży do swojego sukcesu. Pamiętaj, że ja kilka lat temu już byłem w tamtym miejscu, a teraz ty idziesz moimi śladami i nie dojdziesz tam, gdzie jestem ja dzisiaj.